Oto Hello Neighbor. Gra za czasu swojej świetności była po prostu bardzo dobra. Horror indie polegający na wchodzeniu do domu swojego niebezpiecznego sąsiada w celu odkrycia jego sekretów, a dokładniej tego, co trzyma w swojej piwnicy. Za czasów, kiedy wychodziły jeszcze pierwsze alfy tej produkcji, gra cieszyła się sporym zainteresowaniem i sporą sympatią wśród fanów, aczkolwiek kiedy wyszedł produkt dostateczny, cóż, poszło trochę to wszystko w innym kierunku. Hello Neighbor upadło. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Dzisiaj prześledzimy sobie całą historię Hello Neighbor od samego początku do stanu dzisiejszego i odpowiemy sobie na pytanie, co stało się z Hello Neighbor. Zatem zostaw suba na kanale, kciuka w górę pod tym filmem, a także wpadaj na mojego TikToka i Instagramka, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Zacznijmy od tego, że sam o Hello Neighbor dowiedziałem się w 2016 roku i tak jest za sprawą filmu Elevena. No kto by pomyślał? Aczkolwiek historia tego projektu sięga znacznie wcześniej, okolic roku 2013 oraz 2014. Deweloperem gry było Dynamic Pixels, teraz znany jako Eerie Guest Studios. Poprzednia nazwa była lepsza, chłopaki. Natomiast gra wydana została przez Tiny Build. Jednakże wracając do tych pierwszych, ta rosyjska firma założona w 2004 roku początkowo głównie opierała się na tworzeniu gier typu Tamagotchi. Wiecie, są to gry, które polegają na opiekowaniu się jakimś zwierzątkiem bądź jakimś innym małym ludkiem, dawaniu mu jeść, kładzenia go spać i tak dalej. Takie gry są sztos. Początkowe gry tworzone przez studio były mocno family friendly, przykładowo Musim czy Hungry Cats. I powłoka tego bycia family friendly zdziepko przeniknęła później na ich następne dziecko, czyli na Hello Neighbor, aczkolwiek nie uprzedzajmy faktów. Pomysł na grę przedstawiał się następująco. Wcielasz się w rolę osiedlowego monitoringu i musisz włamać się do domu swojego sąsiada, kompletnie niepostrzeżenie, by zobaczyć, co ten trzyma w swojej piwnicy. Brzmi całkiem prosto, aczkolwiek gdyby dodać do tego sąsiada, który jest zupełnie oddzielnym AI, które uczy się zachowań gracza i za każdym razem, kiedy zostajesz złapany, AI uczy się twoich ruchów, tak przy każdym kolejnym podejściu do włamania się do piwnicy, AI będzie mogło wyprzedzić twój kolejny krok i to było naprawdę interesującym fundamentem. Jednakże na tym nie koniec. AI sąsiada miałoby dzielić się na tak jakby trzy fazy. Pierwszą, kiedy zwyczajnie żyje sobie w swoim domu, zmywa naczynia, chodzi po swojej posesji, kładzie się spać, nie wiem, chodzi na zakupy. Natomiast jeżeli usłyszy jakikolwiek sygnał naszej obecności, przykładowo usłyszy rozbicie szyby w oknie, przewrócenie jakiegoś przedmiotu bądź rzucenie nim na podłogę, ten zacznie nas poszukiwać, polować na swoją ofiarę, która właśnie znalazła się na jego terytorium. Natomiast kiedy już ją znajdzie, rozpocznie się trzecia faza, czyli nie tyle co poszukiwanie, co pogoń za ofiarą w celu jej złapania. I tak ziomek będzie gonił cię, dopóki mu nie uciekniesz. To bardzo proste. Jeżeli mu uciekniesz, brawo, natomiast jeżeli nie, rozpoczynasz od nowa, tyle że straciłeś bardzo dużo, bowiem inteligencja na tym zyskała. AI nauczyło się twojego zachowania, teraz będzie przygotowane na twoje następne nadejście. I przykładowo, jeżeli przechodziłeś przez furtkę, w sensie tam, gdzie powinna być furtka, to przykładowo w tamtejszym miejscu leżeć będzie pułapka. Albo jeżeli dostałeś się oknem, to okno będzie zabite dechami. Ewentualnie jak wchodziłeś drzwiami, sąsiad może czekać przy drzwiach. I to była naprawdę świetna koncepcja. Co więcej, sąsiad nie zabije cię, a po prostu wykopie ze swojej posesji. W ten właśnie sposób będzie się edukował zachowań rzadkiego zwierza, którym jest gracz. W 2014 roku w internecie pojawił się krótki klip prezentujący wczesne prace nad projektem, jednakże na tamte czasy postęp był na tyle duży, że już kształtowało się z tego coś naprawdę bardzo wartego uwagi. Bo przecież spójrzcie tylko na to. Gra, której rozgrywka odpiera się na zasadzie wbijaniu komuś na chatę i przeszukiwaniu jego domu, podczas gdy właściciel jest w środku i cię tutaj poszukuje. Dodaj do tego fakt, że owy właściciel może być maniakalnym mordercą, porywaczem czy po prostu złym człowiekiem i bang, masz idealny horror. Tylko tyle tego nie spierdzę. Tak więc po kilku kolejnych latach developingu we wrześniu 2016 roku ukazała się pre-alpha Hello Neighbor. I właśnie tutaj pomalutku popularność projektu zaczęła gigantycznie rosnąć i to nie za sprawą zwykłych dróg pozyskiwania popularności gry, a za sprawą let's playerów na YouTubie. Ja wówczas będąc kimś, kogo w dzisiejszych czasach większość określiłaby kidosem, dowiedziałem się o całej grze od Elevena i od tego właśnie filmu. Nie rozgadując się za bardzo, wciągnąłem się bardzo w ten temat i gra naprawdę bardzo mi się spodobała. Za granicą było dość podobnie, youtuberzy tacy jak Markiplier czy Jacksepticeye nagrywali swoje materiały z gry i one także cieszyły się gigantyczną popularnością. Aczkolwiek
czym właściwie była ta Prialfa. Wobec tego spawnujemy się w naszym domku, a naszym zadaniem jest... No właśnie rzecz w tym, że żadnego zadania nie ma. Aczkolwiek po krótkim namyśleniu się, wiemy bardzo dobrze, że musimy dostać się do domu po drugiej stronie ulicy, żeby uzyskać dostęp do krainy znanej piwni... Aha, piwnica jest już otwarta, a sąsiada nigdzie nie ma. Tak więc gracz postanawia zejść do piwnicy i wtedy dzieje się to. Sąsiad łapie gracza i wszystko zaczyna się od nowa. Gracz zostaje wykopany z jego posesji i musi zaczynać wszystko od początku. Kiedy już w końcu po jakimś czasie uda mu się dostać do piwnicy, okazuje się, że... jest niedokończona? Nic tu nie ma? I w zasadzie tutaj kończy się ta Prialfa. Tak wiem, zakończenie mega biedne, w zasadzie w ogóle tego zakończenia tutaj nie ma. Aczkolwiek i tak Dynamic Pixel pozostawiło tutaj kilka easter eggów, czy rzeczy fabularnych, które jednakże koniec końców nie prowadziły donikąd, poza jedną teorią Karolka. Karolek, ja się pytam, gdzie jest reszta teorii twoich, bo miało być ich więcej. Około miesiąc później, bowiem w październiku 2016 roku, a dokładnie 26 dnia tego miesiąca, pojawiła się pierwsza alfa, pełna alfa gry. Która w zasadzie była taką pre-alfą z pewnymi dodatkami, była mniej zabugowana, ale i tak była. Wszystko zaczyna się od ciebie, od gracza, który właśnie jedzie do swojego nowego domostwa w zupełnie nowym mieście, gdzie miałby rozpocząć wszystko zupełnie od nowa. Aczkolwiek kiedy ten podjeżdża już swoim żółtym samochodzikiem pod dom, jest obserwowany przez sąsiada, który już teraz ma wobec ciebie jakieś podejrzenia. Wobec tego wychodzisz z auta, otrzymujesz kilka tasków związanych z przeprowadzką i to są twoje zadania na teraz. Wiesz o co chodzi, otworzyć drzwi, włączyć prąd, wnieść rzeczy do środka i pójść spać. Następnego dnia budzisz się rano i spoglądasz na dom sąsiada i wówczas myślisz, żeby go uroczyście powitać, włamując mu się na chatę. Kto tak nie robi, przecież to normalne. Tak więc bierz się do środka, ale sąsiad łapie cię i wyrzuca za drzwi. Zaczyna się następny dzień, a wraz z nim cutscenka, prezentująca sąsiada wchodzącego do swojej piwnicy, gdzie dzieją się dość dziwne rzeczy. Pewien wypadek samochodowy? Tak jest, ta cutscenka zrodziła masę teorii, które koniec końców jako tako się nawet potwierdziły. Zatem twoim zadaniem jest ponownie dostanie się do piwnicy Kyla. Tak jest, nazwijmy go póki co Kylem. Jego imię do tej pory nie było jeszcze potwierdzone, dopiero... kiedy wyszła gra, a także kilka książek, potwierdzono, że tak naprawdę jest to Theodore Peterson. Ale jako, że mam taki mocny sentyment do tych pierwszych alf ogrywanych przez Elevena, a jako, że on wówczas nazywał sąsiada Kylem, to mówmy mu Kyle. Wobec tego teraz musisz wbić się do piwnicy Kyla i kiedy już ci się to udaje i widzisz, co jest w środku, nie wiem, schody do nieba czy coś, Kyle wbija się, zamyka drzwi, nokautuje cię, a następnie grzebie cię żywcem. Wyrządza ci oczywisty pogrzeb. I tak jest, tutaj kończy się alfa numer 1. Zakończenie było naprawdę obiecujące i tylko wzbudzało apetyt na to, co dalej. Wówczas niedługo później pojawiła się alfa numer 2. Niedługo później, czyli 22 listopada tego samego roku. I dla wielu był to już moment zwrotny, kiedy seria powoli zaczęła lecieć w dół. Ale dla mnie nie było, nie jest... kurde. Ale szczerze powiedziawszy, ja tak nie uważam, bo alfa druga była jeszcze całkiem spoko. Szczerze, bardzo podoba mi się fakt, że ulepszyli tu grafikę. Całość IMO wygląda znacznie bardziej estetycznie, nie wygląda tak, no nie wiem, amatorsko to jest złe słowo, ale porównując drugą alfę do alfy numer 1, no wygląda to wszystko lepiej i nie tak tanio. Ponadto wreszcie dodali model naszej postaci, która, tak, zgadzam się, w niektórych miejscach trochę przeszkadza, w szczególności ta przerośnięta ręka, jakby wyrwana z Bioshocka, potrafi niekiedy naprawdę mocno przeszkodzić, aczkolwiek jak wyglądała tutaj sama historia? Więc mamy znacznie dłuższy segment początkowy. Zajeżdżamy na miejsce i... no, robimy całą przeprowadzkę i tak dalej, a następnie idziemy szpiegować naszego sąsiada w bardzo oskryptowanej scence. Kiedy podchodzimy pod jego dom, spoglądamy na niego przez okno i widzimy, że piwnica zmieniła swoje drzwi na... no kurde, nie aż takie interesujące. Bardziej wygląda to na, nie wiem, jakąś kapsułę podwodną. Wiecie, o co mi chodzi. Następnie bohater z jakiejś przyczyny wbija na chatę sąsiada i w zasadzie dzieje się to co zawsze. Teraz ponownie musimy wbić się do piwnicy. I tak jest, reszta wygląda mniej więcej podobnie, poza faktem, że teraz realnie wchodzimy do piwnicy, która wygląda jak miejsce jakiegoś kultu czy coś, w którym są jakieś pozapalane świeczki, jakaś kołyska i tak dalej i nagle to. No wiecie o co chodzi, w ten sposób się nie kończy alfy. Spójrzcie jak fajnie kończyła się alfa numer 1, alfa numer 2 kończy się słabo. Ale nadal nie uważam, że była jakoś mega zła. Gorzej było z alfą numer 3.
która pojawiła się równiutko miesiąc później, 22 grudnia 2016 roku. Teraz całość toczy się w nocy i... kurde... podstawową różnicą jest to, że teraz dom sąsiada już nie przypomina zwykłego domu mieszkalnego. Spójrzcie, co to jest? Po prostu scenerę ze SpongeBoba. Już totalnie zerwali z jakimkolwiek realizmem, czymkolwiek i poszli w stronę, w którą iść nie powinni. Nie lubię tego i generalnie chyba wszyscy tego nie lubią. W sensie nie do końca. Główny zarzut społeczności wobec Alfy numer 3 jest to, że od teraz głównym aspektem grania w Hello Neighbor jest parkour, który już w poprzednich alfach był dość słaby, a dodając do tego fakt, że w nowym domu do wielu miejsc możesz dostać się tylko i wyłącznie skacząc i tym podobne, no robi się ciężko. I to nawet w pewnych kwestiach bardzo ciężko. W tym momencie także sąsiad przestaje być już wrogiem, a czymś, co bardziej irytuje i ci przeszkadza. W sensie na parterze jeszcze jako tako możesz go spotkać, może ci coś zrobić, ale na reszcie pięter gościu sobie ewidentnie nie radzi. Dom ten można po prostu określić mianem bezsąsiadowego. AI sąsiada nie potrafi sobie poradzić absolutnie na wyższych piętrach tej chaty. Warto również wspomnieć, że w przypadku tej alfy ktoś wpadł na wybitnie mądry pomysł, aby usunąć jumpscare sąsiada, kiedy ten nas łapie, a zamiast tego zastąpić to po prostu stojącym sąsiadem, a także szybkim teleportem przed dom. No jest to słabe. Ponadto przez wszechobecną ciemność, która panuje w alfie trzeciej nieprzerwanie, ciężko jest cokolwiek zobaczyć w pewnych miejscach domu, więc no cóż, jest dość ciężko. Zakończenie alfy numer 3 było co prawda lepsze od zakończenia alfy numer 2, ale nadal nie było jakieś zbyt obiecujące. Zwyczajnie zostajemy przeniesieni do pewnego pomieszczenia, gdzie mamy płaczącego sąsiada. I to od razu w pewnym sensie może mu odebrać w cudzysłowie straszności, w sensie od tej pory on już nawet nie jest aż taki straszny, kiedy zobaczysz go w kondycji psychicznej bardzo, bardzo słabiutkiej, a dodatkowo za drzwiami patrząc przez dziurkę od klucza widzisz jakiegoś ducha. No okej. Tymczasem w maju 2017 roku pojawiła się ostatnia alfa gry, mianowicie alfa numer 4. I w zasadzie jest to taka alfa 3, ale zrobiona jeszcze gorzej. Wreszcie mamy dzień i noc i to jest naprawdę spoko. Poza tym dom jest znowu bezsensownie większy, masz tutaj znacznie więcej pomieszczeń, zupełnie bezsensownych pomieszczeń, które nie mają żadnego celu w sobie, a jak już mają, to nie wykminisz tego celu samodzielnie. Ponadto pojawiają się tutaj na maksa irytujące i głupie zagadki, których nie ma bata, że je rozwiążesz. Przynajmniej w mniej niż 2 godziny, samodzielnie. Przykładem może być rzecz jasna zagadka z łomem, który znajdujesz, ponieważ musisz otworzyć drzwi do piwnicy, zdejmując z nich deski za pomocą łomu, ale łom jest rozgrzany. Teraz musisz przenieść łom za pomocą magnesu, żeby jakkolwiek go schłodzić, ale nijak to nie działa. I tak posłużyłem się tutaj przykładem z tego filmu, więc trochę go rozwinę. Wobec tego szukasz, jak można schłodzić łom. Wrzucasz go do umywalki, zalewasz wodą? Nic. Wrzucasz go do wanny i zalewasz wodą? Lejesz wodę. Lejesz wodę i lejesz wodę i znowu nic. Wobec tego szukasz na internecie, jak schłodzić ten pieprzony łom i dowiadujesz się, że musisz znaleźć konewkę, następnie pójść do wanny, do tej samej wanny, gdzie właśnie chłodzisz łom za pomocą wody z prysznica, który jest w wannie, następnie musisz nalać wody z prysznica do konewki i oblać łom wodą z konewki kilkukrotnie i wtedy łom się schłodzi. Takich zagadek było znacznie więcej. Sam nigdy nie miałem nerwów do grania w czwartą alfę, bo ona była tak głupia, że nie miałem psychy. Tak samo zresztą było z ostateczną grą, tam było trochę gorzej, ale o tym zaraz. Ponadto wcześniej wspomniałem o AI sąsiada i że nie jest on najmądrzejszy. Cóż, tu jest jeszcze głupszy i jeszcze bardziej sobie nie radzi. Ktoś ma kryzys, chyba wiem dlaczego płakał w poprzedniej alfie. Ale już kij z tym, wchodzisz do piwnicy i już możesz odkryć prawdę. A tu się okazuje, że piwnica to poziom z Marriott, leży w 3D. Dosłownie, kto ma taką piwnicę, ja się pytam. Nie wiem, czy jeżeli schodzisz do piwnicy po rower w środku lata, aby jechać z ziomeczkami gdziekolwiek, to żeby pójść po ten rower musisz nauczyć się double jumpu, żeby przeskoczyć nad wielką przepaścią kilkukrotnie, następnie dojść po rower, wziąć rower i dalej przeskoczyć nad kilkoma przepaściami, żeby wyjść z piwnicy. Czy tylko ja tak nie mam? W każdym razie Kyle ma właśnie ten sam problem. On musi tak chodzić po rower, jak mu się chce gdzieś jechać. Wobec tego ty jako gracz po prostu nie możesz tamtędy przeskoczyć i zupełnie nie wiesz o co chodzi. Aż to nagle okazuje się na internecie, że musisz nauczyć się double jumpu za pomocą jakiejś minigierki. Double jumpu, który nigdzie nie był wspomniany w trakcie tej gry. Absolutnie.
Po nauczeniu się double jumpu wreszcie dostajesz się tam, gdzie miałeś się dostać. No, może jeszcze jednak nie, bowiem na miejscu znajduje się sąsiad, który też jeszcze trochę cię pogoni, ale koniec końców udaje ci się dojść do ostatnich drzwi w piwnicy. Przepraszam was, to jest tak głupie, że... Tak więc mamy ending alfy numer 4, który sprowadza nas do naszego nowego mieszkanka w bloku. I tak się to kończy. Żadnego lore, żadnego niczegokolwiek. Po prostu tyle. No, słabiutko bym powiedział. Tymczasem gra ukazała się 7 miesięcy później, 8 grudnia 2017 roku. I cena, jaką przyszło nam zapłacić w tamtym czasie za Hello Neighbor, to było 30 dolców, czyli ponad 120 zł. Jeszcze przed wyjściem samej pełnej wersji gry pojawiła się beta, ale ona za bardzo nie różniła się od alfy numer 4. W każdym razie, kiedy wyszła pełna wersja Hello Neighbor, spotkała się z ciepłym, bardzo ciepłym przyjęciem od fanów i jeszcze lepszym przyjęciem od krytyków, bowiem gra otrzymała same dziesiątki od fanów, od krytyków, stała się wielkim hitem i generalnie była świetna i ją pokochałem. Żartowałem. Zacznijmy więc od tego, że gra była kompletnie zabugowana i totalnie niedopracowana. Wobec tego pierwszy akt rozpoczyna się w dzieciństwie naszego protagonisty, niejakiego Nickiego Rofa, który jest tutaj, no, dzieckiem. I po usłyszeniu dziwnych odgłosów z chaty swojego sąsiada, postanawia wbić do środka i dowiedzieć się, co ten tak naprawdę trzyma w swojej piwnicy. Wiecie co, ja też kiedyś byłem młody i generalnie kto tak nie robił? Kto nie wbijał się do piwnicy swojego sąsiada, kiedy mu się nudziło w wakacje? Przyznać. Wobec tego Nick wbija się na chatę sąsiada i generalnie w tym miejscu jest to najlepsza część całej gry, bowiem jest najbliższa tej pierwotnej koncepcji Hello Neighbor. Domek jest mniejszy, jest malutki, jest fajniutki, sąsiad jest straszniutki. W sensie w tym miejscu naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Pomijając sam fakt, że gra jest totalnie zabugowana, ale jakoś sobie radzi. Wobec tego pod koniec pierwszego aktu wbijamy się do piwnicy sąsiada, która okazuje się być miejscem, sypialnią domniemanej ofiary sąsiada. Szczerze, jak teraz na to patrzę, mega kojarzy mi się to z tym filmem Czarny Telefon, ostatnio był w kinach. Generalnie mega spoko horror i kto oglądał, ten wie, bardzo podobne, mega się kojarzy, tylko telefonu brakuje. Niestety, wchodząc do piwnicy, napotykasz sąsiada, który zaczyna cię gonić. Teraz sąsiad nazywa się Theodor Peterson i koniec końców udaje mu się cię złapać. Zostajesz usadzony w piwnicy, z której musisz uciec w następnym akcie i tak też się staje. Akt drugi to ucieczka z domu, czyli w pierwszym akcie wchodzisz z domu, a w drugim z niego uciekasz. I szczerze, gdyby domek był taki sam jak w pierwszym akcie, nie byłoby to takie trudne. Ale w drugim akcie ponownie mamy do czynienia z gigantycznym domem, który rozrósł się do nie wiadomo jakich rozmiarów. Płot jest gigantyczny i sam dom jest olbrzymi. I tak jest, jest to mega ciężkie, mega niefajne, ale koniec końców to jeszcze nie jest najgorsza część tej gry, bowiem udaje ci się uciec. I przed tobą akt trzeci, który dzieje się długie lata później. Tutaj wcielasz się już w dorosłego Nickiego Rota, który przyjeżdża w miejsce, gdzie wydarzyła się naprawdę ciekawa przygoda z jego dzieciństwa. Okazuje się, że dom sąsiada jest już spalony, wobec tego ten nie ma już żadnej traumy i chyba wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Swoją drogą jesteś obserwowany przez jakiegoś dziwnego ziomka, ale o nim trochę później. No ale nie, bowiem okazuje się, że przez noc sąsiad powrócił i postawił jeszcze większy, jeszcze groźniejszy, jeszcze bardziej niefajny dom. Wobec tego w akcie trzecim stajesz przed obliczem jeszcze większej ilości coraz głupszych zagadek, ale w końcu udaje ci się dostać do piwnicy, skąd przenosisz się do aktu czwartego, gdzie to sąsiad jest naprawdę gigantyczny i teraz musisz dostać się do domu na jego plecach, aby w tym miejscu znaleźć młodszą wersję siebie i powoli ochraniać ją przed gigantycznym człowiekiem cieniem. W międzyczasie ty rośniesz coraz większy i większy, przez co jesteś wolniejszy i wolniejszy, aż w końcu cały dom wybucha, rozpada się, a ty pokonujesz człowieka cienia, bo jesteś teraz duży. O Jezu. I wówczas następuje całkiem smutne zakończenie, przekazujące nam, że sąsiad pogrążył się w swoich lękach i prawdopodobnie w ten sposób odszedł. Gra się kończy i się okazuje, że to wszystko to był tylko zły sen. Cały trzeci, czwarty akt to tylko zły sen. Tak jest. Większość osób nie doceniło tego, co Hello Neighbor miało do przekazania. Aczkolwiek gra i tak zyskała gigantyczną popularność ze względu na marketing tej gry, który skupiał się na let's playach większych, popularnych youtuberów. Wcześniej o tym już wspomniałem.
I generalnie widać jak na dłoni, że to właśnie był pomysł na tą grę, aby stworzyć coś, w co youtuberzy będą się zagrywać i jednocześnie zyskiwać na tym popularność. Bo przecież w jakim innym celu Tiny Build wstawia pierdylnion tweetów, w których oznacza MatPata, by ten nagrał teorię na temat Hello Neighbor. No ale jak widać podziałało, bowiem gra koniec końców była kompletnie skierowana do tych młodszych odbiorców i z pewnością ja raczej byłem jednym z nich w tamtejszym czasie. Bowiem gdzieś pod jednym z filmów juniorskiego znajduje się mój komentarz albo z tego, albo z jeszcze starszego konta, zapisany właśnie w 2017 roku, gdzie napisałem, że Hello Neighbor to jest świetna gra i zasługuje na ocenę 10 na 10, ale teraz tego komentarzu nie potrafię znaleźć. Jak ktoś go znajdzie, to wyślijcie mi na przykład screena na Instagramie czy coś, z chęcią bym do tego wrócił. Oczywiście, jeżeli komentarz jest na tym koncie, bo możliwe, że jest na jakimś innym, więc w razie czego nie szukajcie, chyba że się komuś nudzi, to może poszperać. W każdym razie mimo faktu, że ten niedokończony, dość słabej jakości produkt nie spełnił oczekiwań większości tych starszych graczy, to zyskał sympatię tej młodszej audiencji, co sprawiło, że seria bardzo się rozrosła. Pojawiać zaczęły się spin-offy, inne gry z tego świata, książki, serial telewizyjny, czy koniec końców gra planszowa. Z pewnością najbardziej wartymi uwagi rzeczami są książki, ale może o tym trochę później. W każdym razie pojawiło się chociażby Hello Neighbor Hide and Seek, który jest swoistym prequelem do jedynki, który dopowiada całkiem sporo lore. Głównie koncentruje się na historii dzieci sąsiada. Wiele dopowiada także do tej głównej gry. Otóż żona sąsiada ginie w wypadku samochodowym, ten jest pogrążony w żałobie, a jego dzieci bawią się chowanego, wyobrażając sobie eksplorowanie nie wiadomo jak niesamowitych światów. I koniec końców znajdują się na dachu, gdzie córka sąsiada ginie spadając z niego. Przy życiu zostaje tylko i wyłącznie syn sąsiada, którego sąsiad zamyka w piwnicy. Dobra, Teodor zamyka w piwnicy, bądźmy poważni. I koniec końców jakoś tam się to dalej rozwija, aż w końcu dochodzi do tej głównej gry Hello Neighbor. Gdzieś tam już kiedyś wyjaśniałem tą fabułę, więc możecie wpaść na albo ten, albo ten film. Ten pierwszy jest trochę stary i on chyba nie jest zbytnio aktualny. Nie wiem, dawno go nie oglądałem. Pojawiła się również multiplayerowa gra Secret Neighbor, ale to nie jest chyba zbyt warte uwagi, nie ma tam za wiele lore. Pojawiło się także kilka książek, które także rozwijają lore. A propos książek, spójrzcie na to. FNAF dostał swoje książki, do tej pory się pojawiają. Hello Neighbor dostał swoje książki, Bendy dostał swoje książki, więc od razu wam mówię, jestem pewien, że za jakiś czas otrzymamy książki Poppy Playtime. No, zobaczymy. Pojawiła się też gra Hello Engineering, gdzie robisz pojazdy, ale po co? Nie wiem. Do tego pojawił się odcinek pilotażowy serialu telewizyjnego, ale koniec końców nie jestem pewien, czy ten serial wyszedł, czy nie. Ale po obejrzeniu kilku rzeczy z niego, no, jest to trochę ciężkie. My name is Nikki Roth. My neighbor, Mr. Peterson, is acting very suspicious after his children, Aaron and Maya, gone missing. And I've been watching him for a couple of months now. Generalnie przeniesienie całej konwencji gry na dość miernie animowany serial dla dzieci? Chyba nie spotkało się to z dobrym przyjęciem. No, fabuła jest taka sobie, ziomek ma kilku swoich przyjaciół, którzy chcą wbić się do sąsiada na chatę, żeby odkryć jego przerażający sekret, a wszystko kończy się tym, że ziomek zostaje porwany przez sąsiada. Jest gigantyczny cliffhanger i chyba przyjaciele powinni go znaleźć, w sensie pójść do sąsiada i go odzyskać. Nie, dobra, słuchajcie, to co działo się z tą grą przez kolejne lata po premierze, to jest trochę nie na moją głowę, więc przejdźmy do tego, jak sytuacja wygląda obecnie. A teraz mamy Hello Neighbor 2. Ostatnio było w becie. Więc zacznijmy od początku. Jakiś czas temu pojawiła się gra Hello Guest, która miała być swoistym spadkobiercą Hello Neighbor, tylko że chyba miało być trochę lepiej to zrobione. Generalnie to jest ta dziwna gra z tym dziwacznym człowiekiem ptakiem jako antagonistą. Po pojawieniu się Hello Guest, Tiny Build rozpoczął swoiste ARG z jakimiś streamami, które miały jakoś zapowiadać tą grę i w ogóle. I koniec końców okazało się, że nowym projektem jest Hello Neighbor 2, a Hello Guest został przekształcony właśnie na wspomniany tytuł. Lekka kraksa bym powiedział. Aczkolwiek ta dwójka wygląda całkiem obiecująco, pomimo dość słabych alf, bet i tak dalej, ale już nawet nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie wcielamy się tutaj w detektywa, który przyjeżdża do miasteczka, gdzie mają miejsce zaginięcia, w tym ginie m.in. Theodore Peterson. To on żyje ostatecznie czy nie? Z tego co kojarzę, Hello Neighbor 2 ma wyjść jakoś niedługo w tej ostatecznej wersji, więc pożyjemy, zobaczymy jak tam będzie to wyglądać. Zatem podsumowując, zaczęliśmy z naprawdę bardzo ciekawego punktu. Gra wyglądała naprawdę bardzo obiecująco na przestrzeni pre-alfy i dwóch pierwszych alf, ale później przez nie do końca przemyślane ruchy twórców
trochę jakość tej gry spadła. Szczerze, do tego materiału podchody robiłem już od kwietnia. I szczerze, bardzo się cieszę, że wreszcie udało mi się go nagrać i wreszcie mogę go wypuścić. Tymczasem ja mam ogromną nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jak tak, to zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Wpadaj na TikToka, Instagrama, są oraz te wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem usłyszymy się wkrótce. Niuri.